9 czerwca 1987 roku tutaj na mościckiej ziemi wylądował Ojciec Święty. Wtedy był to czas, kiedy kończyłem szkołę podstawową. Byłem wtedy lektorem w tutejszym kościele w Mościcach. Mieliśmy to szczęście, że mogliśmy tutaj przy tej ulicy, która prowadzi z lądowiska do głównej ulicy wyjazdowej, tworzyć szpaler. Staliśmy tutaj i księża, i lektorzy, ministranci, czekając na Ojca Świętego. Trwało to bardzo długo, pamiętam. Nie mogliśmy się doczekać. W końcu usłyszeliśmy nadlatujące helikoptery. Właściwie niewiele pamiętam. Pamiętam tylko taką scenę, że dostaliśmy kwiatki. To były goździki, każdy z nas. I kiedy wreszcie doczekaliśmy się i zobaczyliśmy biały samochód z Ojcem Świętym, pamiętam, że byłem tak podekscytowany, że zacząłem tak tym kwiatkiem machać intensywnie, że oczywiście mi się złamał. I kiedy Ojciec Święty przejeżdżał, ja machałem już tylko resztką z tego kwiatka. Ale pamiętam bardzo dobrze twarz Ojca Świętego i to, co zwykle robił, czyli jego gest uniesionej ręki, błogosławieństwo i ten ciepły uśmiech, którego po prostu zapomnieć się nie da.